interesuje nas, jaka jest struktura skorupy ziemskiej. Ta skorupa ziemska, o której powiedziałem, że ma około 30 km, jest trudno badać ją metodami sejsmologii globalnej, dlatego też przeprowadza się specjalne eksperymenty sejsmiczne polegające na tym, że w wyznaczonych miejscach dokonuje się eksplozji niewielkich ładunków trotylu. Tu są one zaznaczone, te miejsca, żółtymi kropkami. Natomiast wzdłuż pewnych linii profili rozstawia się stacje sejsmiczne tylko na czas tego eksperymentu, rejestruje się fale i na tej podstawie możemy powiedzieć coś o strukturze skorupy ziemskiej. Tutaj ja będę się koncentrował na dwóch profilach. Na profilu P4 z eksperymentu Polonez, w związku z tym, że on przebiega niedaleko epicentrum trzęsienia ziemi, tego kaliningradzkiego, i na profilu Cel 5 z eksperymentu Celebration 2000, który przebiega niedaleko miejsca trzęsienia na Podhalu, trzęsienia w Czarnym Dunajcu. To jest przykład sekcji tego, co rejestrujemy. W tym miejscu odpalamy ładunek, stacje są rozmieszczone wzdłuż kilkusetkilometrowych profili z odległością co kilka kilometrów. Rejestrujemy fale bezpośrednie, fale odbite i na podstawie takich zapisów jesteśmy w stanie określić strukturę skorupy do głębokości kilkudziesięciu kilometrów. Podczas tych czterech eksperymentów sejsmicznych uzyskaliśmy kilkaset takich sekcji sejsmicznych, co pozwoliło na bardzo precyzyjne odtworzenie struktury. I teraz przykłady. Profil P4, ten, który biegnie przez Polskę od granicy polsko-niemieckiej na południu, w okolicach Torunia, dalej w okolicach właśnie Kaliningradu, dalej w stronę Litwy. No, to, co widzimy, to przede wszystkim ta część profilu, część północno-wschodnia stanowi bardzo grubą skorupę o miąższości rzędu 45-50 km. I tu w miejscu zbliżonym do położenia epicentrum kaliningradzkiego w zasadzie nie widzimy żadnych niejednorodności, które można byłoby bezpośrednio wiązać z tym epicentrum, z tym trzęsieniem ziemi. I w tym sensie to trzęsienie rzeczywiście było zaskoczeniem. Wystąpiło ono na obszarze starej platformy prekambryjskiej, której czas konsolidacji to jest rzędu miliarda lat, czyli od miliarda lat stanowi ona pewien skonsolidowany blok skorupy. Natomiast dalej na południe widzimy wyraźnie brzeg platformy. My identyfikujemy prędkości fal sejsmicznych. W tym przypadku prędkości mniejsze od 6 km na sekundę wskazują tu na istnienie fal osadowych. Fale o prędkościach mniej niż 6 km na sekundę charakterystyczne są dla fal osadowych, no, jako przykładowe piaskowce, wapienie. Natomiast prędkości powyżej 6 km na sekundę są charakterystyczne dla skał typu granity, bazalty, gabra i tak dalej. Górny płaszcz to już są prędkości większe od 8 km na sekundę i skały typu perydotyt, oliwin i tak dalej. Także to, co mamy w okolicach Torunia na obszarze Polski, to jest kontrast między grubą, starą skorupą prekambryjską i cienką, paleozoiczną skorupą o miąższości około 30 km. Drugi profil przebiegający od niziny węgierskiej w okolicach Balatonu przez Karpaty, dalej znowu na obszar platformy prekambryjskiej. Mamy podobną sytuację. Masywna, gruba skorupa prekambryjska i jeszcze cieńsza skorupa pod basenem panońskim, zaledwie 25-kilometrowa. I w tym przypadku trzęsienie, które wystąpiło w Czarnym Dunajcu, związane jest prawdopodobnie z pienińskim pasem skałkowym, który geologowie tłumaczą jako subdukcję skorupy prekambryjskiej w stronę na południe. Także w tym przypadku uzasadnienie tego trzęsienia ziemi jest o wiele prostsze. Jest to ciągle obszar aktywny tektonicznie. Sama kolizja, uderzenie, mówiąc obrazowo, Afryki w
kontynent europejski nastąpiła zaledwie 25-10 milionów lat temu, także jest to jeszcze ciągle obszar młody tektonicznie i tutaj tych trzęsień ziemi należy się ciągle spodziewać. W skali globalnej widzimy bardzo duże zróżnicowanie budowy skorupy ziemskiej oceanicznej i kontynentalnej. Skorupa oceaniczna jest cienka, zwykle jej grubość wynosi między 7 a 10 km, natomiast wyraźnie grubsza jest skorupa kontynentalna. Średnio są to wartości rzędu właśnie 30-40 km, za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie jest ekstremalnie gruba. Jedno miejsce to jest wybrzeże zachodnie Ameryki Południowej, tu gdzie mamy kolizję płyty oceanicznej z płytą kontynentalną i właśnie to, o czym mówiłem, subdukcję płyty oceanicznej podkontynentalną. Natomiast w Himalajach jest to kolizja typu kontynent-kontynent. Stąd się bierze to wielkie zgrubienie skorupy ziemskiej, no i stąd również ta wielka aktywność sejsmiczna w tym pasie transkontynentalnym od Azji Południowo-Wschodniej przez Himalaje i Tybet. Czyli doszliśmy znowu do miejsc kolizji płyt oceanicznych, płyt kontynentalnych. Przechodzimy w związku z tym do tsunami, no i do zjawiska trzęsienia ziemi, które to tsunami wywołuje. Trzęsienie ziemi zjawisko tsunami w Lizbonie wywołane było trzęsieniem ziemi pod oceanem. Znajdowało się ono około 200-250 km na południe od Lizbony. Obecnie ocenia się, że wielkość tego trzęsienia ziemi mogła wynosić nawet 9 w skali Richtera. Także było to przede wszystkim silne trzęsienie ziemi, podmorskie trzęsienie ziemi. Ono spowodowało falę tsunami, która osiągnęła następnie Lizbonę. Znowu rycina przedstawiająca trzęsienie ziemi i tsunami, które zniszczyły Lizbonę. Miało to miejsce 1 listopada 1755 roku, dokładnie 250 lat temu, w Dzień Wszystkich Świętych o godzinie 9:20 czasu lokalnego. Także wiele ludzi znajdowało się wówczas w kościołach i silne trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie się wielu budynków, wielu kościołów, także wiele ludzi poniosło śmierć od razu w wyniku samego trzęsienia ziemi. Wielu z nich, którzy ocaleli od trzęsienia ziemi, ratowało się ucieczką nad brzeg Tagu. W tym czasie wybuchły pożary. I około 30 minut po samym trzęsieniu ziemi nadeszła fala tsunami. Jej wysokość szacowana jest na około 4 metry. I miasto, które w końcu XVIII wieku, w połowie XVIII wieku uchodziło za jedno z największych, za jedno z najpiękniejszych, liczące wówczas około 250 tysięcy ludzi, straciło 1/4 swoich mieszkańców. Właśnie w wyniku trzęsienia ziemi, pożarów i na koniec od fal tsunami. Teraz przejdźmy do trzęsienia ziemi, które wywołało falę tsunami w okolicach Sumatry pod koniec ubiegłego roku. Najpierw popatrzmy na mapkę sejsmiczności Indonezji. Na tej mapce zaznaczone są epicentra trzęsień ziemi za okres od roku 1990 do 2000. Widzimy, że tam trzęsie się permanentnie, trzęsie się cały czas i mamy zarówno trzęsienia płytkie, to są te trzęsienia zaznaczone w kolorach żółtych i pomarańczowych, nieco głębsze, zielone, tu jest skala do 100 km i te najgłębsze, czerwone, których głębokość przekracza już 200-300 km. Także wyraźnie mamy tutaj tą strefę subdukcji, nachylenie płaszczyzny ognisk w kierunku ku północnemu wschodowi. Początkowo mamy płytkie trzęsienia ziemi i coraz głębsze, aż do głębokości kilkuset kilometrów. To trzęsienie ziemi, które spowodowało tą tragiczną w skutkach
fale tsunami miało miejsce 26 grudnia i jego wielkość oceniana była na 9 w skali Richtera. Tak jak mówiłem, ta wielkość może ulec podwyższeniu, może nawet do 9,3. Nie był to pojedynczy punkt, pojedyncze miejsce, gdzie wystąpiło trzęsienie. Strefa subdukcji przebiega tutaj wzdłuż wybrzeża Sumatry, właśnie na tej linii, którą pokazuję strzałką. I ocenia się, że w trakcie tego trzęsienia ziemi 1200-kilometrowy fragment uskoku został przemieszczony. Czyli to trzęsienie ziemi nastąpiło nie punktowo w jednym miejscu, ale na uskoku o długości 1200 kilometrów, z czego na długości 400 kilometrów to przemieszczenie miało kilkanaście metrów. Takie pękanie propaguje się z prędkością mniejszą niż prędkość fal poprzecznych. W tym przypadku szacuje się, że prędkość propagacji tego uskoku wynosiła 2 km na sekundę. Czyli proszę sobie wyobrazić uskok, który na drodze z Warszawy do Koszalina pęka z prędkością 2 km na sekundę, jednocześnie z wyniesieniem o 15 metrów. To jest skala tego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w końcu grudnia u wybrzeży Sumatry. Tak wielkie trzęsienie ziemi podwodne na oceanie powoduje powstanie ogromnej fali tsunami. Ta fala tsunami w niektórych miejscach wniknęła na ponad 2 km w głąb lądu. Tu jest przykład zdjęcia przed tsunami, to jest z 10 stycznia 2003 roku, to jest 29 grudnia, czyli 3 dni po przejściu fali tsunami. Inne miejsca przed, sielski obrazek, błękitna woda, piękne nabrzeże, piękne plaże. Po przejściu fali tsunami wiele z tych obszarów znajduje się na stałe pod wodą, zanik linii brzegowej, w zasadzie totalne zniszczenie. Jeszcze inny fragment, zdjęcie przed tsunami z lata 2004 roku i 2 dni pod tsunami, totalne zniszczenie. Duże zmiany topograficzne, zniszczone budynki, poprzerywane mosty, także totalne zniszczenie. Jaki jest mechanizm powstawania fal tsunami? No, wyobrażamy sobie to w ten sposób, że gdzieś na oceanie powstaje trzęsienie ziemi, czyli źródłem fal tsunami jest trzęsienie ziemi, to jest ten uskok, który powoduje, że nagle na przestrzeni wielu set kilometrów ogromne masy wody są wynoszone kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów do góry. To jest zaczątkiem powstania fali tsunami. I ta fala propaguje się w zależności od głębokości oceanu z prędkością od 500 do 800 kilometrów na godzinę. W płytkich oceanach, gdzie głębokość wody jest rzędu 2-3 km, to jest 500 km. Przy głębokości oceanu 5 km ta prędkość jest większa, 800 km na godzinę. Ta fala jest bardzo długa. Długość fali wynosi, znowu w zależności od głębokości wody, od 100 kilkudziesięciu do 160 km. I fala ta przemierza ocean. Na oceanie amplituda takiej fali wynosi około 0,5 metra, czasami 1 metr. Czyli przy długości fali 160 km na otwartym oceanie ta fala jest zupełnie niezauważalna dla płynących statków. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na front fali sejsmicznej. O ile fala tsunami, fala po wodzie ma prędkość 800 km, no to jest tyle, ile jumbo jet. O tyle fala sejsmiczna, w szczególności fala podłużna, rozchodzi się z prędkością rzędu 5, 8, 10 km na sekundę. Im głębiej te prędkości są większe. Czyli 8 km na sekundę to jest 50 razy szybciej od fali tsunami. I to jest ważne, że informacje o trzęsieniu możemy mieć o wiele szybciej niż informacje o samym nadejściu fali tsunami. Czyli to powinien być pierwszy prekursor, jeśli istnieje silne trzęsienie ziemi,
możemy się spodziewać dalej fal tsunami. Co się dzieje z tą falą? Tak jak powiedziałem, na oceanie amplituda tej fali wynosi zaledwie pół metra, jeden metr. Natomiast zbliżając się do szelfu, tam gdzie ocean jest coraz płytszy, fala zwalnia, pod naporem jakby następującej fali rośnie amplituda i na obszarze szelfu amplituda tej fali może osiągnąć 20, nawet 30 metrów. Czyli pojawia się ta ściana wody, która uderza na wybrzeże. No i tu mamy przykład, całkowite zniszczenie w wyniku przejścia fali tsunami. Mamy pomiary, ponieważ Ziemia jest nieustannie monitorowana przez satelity. Jeden z nich, Jason, przelatywał nad obszarem Zatoki Bengalskiej właśnie w dniu trzęsienia ziemi i to jest jego przelot wzdłuż trasy 129, dwie godziny po trzęsieniu ziemi. 120 minut po wystąpieniu trzęsienia ziemi mamy przelot satelity, który mierzy wysokość oceanu wszechświatowego z dokładnością do kilku centymetrów. On cyklicznie przebiega tą trasę i po tej trasie przelatywał również 10 dni wcześniej, 20 dni wcześniej i tak dalej. I te wszystkie przebiegi są tutaj zaznaczone jako te cienkie linie. One się w miarę pokrywają, oscylują wokół wartości, powiedzmy tam, kilku centymetrów. Natomiast ten przelot 109 w dniu trzęsienia ziemi pokazuje nagły wzrost amplitudy niemal 1 metr do góry i następnie pół metra w dół. Czyli ta fala tsunami została zarejestrowana bezpośrednio z satelity jako podwyższenie się oceanu o metr i obniżenie o pół metra. No widać, że mieszkańcy tych wysp no praktycznie nie mieli szans. Tam tsunami dotarło po kilku minutach. Natomiast jak wiemy, wiele zniszczeń było również na wybrzeżu Indii, Ceylonu, a nawet dalej na zachodzie w Afryce. Po 110 minutach fala tsunami osiągnęła wybrzeże Ceylonu. Po następnych 20 minutach dotarła do wybrzeży Indii. I w tym momencie trafia w Malediwy po 220 minutach. Jeśli ustawić listę rankingową, jeśli tak można powiedzieć, najbardziej tragicznych skutkach tsunami po roku 1850, no to do momentu właśnie tego ostatniego tsunami najwięcej ofiar pociągnęła eksplozja wulkanu Krakatau. To było w 1883 roku i w wyniku powstałej wówczas fali tsunami zginęło ponad 35 tysięcy ludzi. Dalej mamy tsunami w Chile, w Japonii. W dużej mierze są to obrzeża oceanu spokojnego, jak również indyjskiego. Natomiast jeśli tą samą listę ustawimy chronologicznie, to okaże się, że praktycznie po zakończeniu wojny od roku 1946 już nie było ofiar tak dużej liczby ofiar w obszarze wokół pacyficznym. Te ostatnie przypadki, Filipiny, Indonezja, Papua Nowa Gwinea, to są już obszary związane z działalnością, jeśli tak można powiedzieć, strefy Oceanu Indyjskiego. Jaka jest przyczyna? No to, co oczywiście należy robić w pierwszej kolejności, no to pomoc ofiarom tsunami doraźna w postaci pomocy medycznej, żywności, wody i tak dalej. Ale to, co wydaje się ważniejsze, to jest ostrzeganie przed nadchodzącym tsunami. I właśnie jeśli chodzi o ocean spokojny, to już od ponad 50 lat istnieje system ostrzegania. Międzynarodowy system 26 krajów
powoduje, że system ten działa sprawnie i po każdym trzęsieniu ziemi, silnym trzęsieniu ziemi, monitorowany jest ocean, bo to nie wystarczy, żeby było silne trzęsienie ziemi, żeby falę tsunami wygenerować. To trzęsienie ziemi musi być płytkie, musi być odpowiednia jego geometria, odpowiednia geometria dna morskiego. Także nie każde silne trzęsienie ziemi zjawisko tsunami generuje. W związku z tym pierwszym ostrzeżeniem jest samo trzęsienie ziemi, natomiast w dalszej kolejności boje, które rejestrują poziom oceanu. Boje takie połączone są z czujnikiem, który znajduje się na dnie oceanu, mierzy ciśnienie i dokładność pomiaru ciśnienia przekłada się mniej więcej na 1 cm poziomu oceanu. Także z dokładnością do 1 cm można mierzyć poziom oceanu. W związku z tym te fale tsunami przechodzące o amplitudzie 0,5 metra, 1 metra są w związku z tym dobrze rejestrowane. Sygnał ten przesyłany jest przez boje do satelity, dalej do centrów, które zajmują się właśnie ostrzeganiem i w związku z tym ten system po prostu w obszarze wokół pacyficznym działa. W całym obszarze wokół pacyficznym, w całym obszarze Pacyfiku ten system działa na godzinę po wystąpieniu trzęsienia ziemi. Czyli jeśli wystąpi silne trzęsienie ziemi, to po godzinie jest już informacja, czy trzęsienie ziemi wygenerowało silne tsunami. Jeśli tak, w jakim czasie dotrze ono do brzegów. Te obszary oznaczone przez C, D, E, B i F to są obszary, gdzie ten system ostrzegania jest nawet na 20 minut po wystąpieniu trzęsienia ziemi. W Chile w tym obszarze 5 minut po wystąpieniu trzęsienia ziemi i wygenerowaniu fal tsunami już jest podjęty alert, jeśli rzeczywiście takie zagrożenie istnieje. To jest jedna sprawa, zidentyfikowanie samego zjawiska tsunami, ale również rzeczy bardziej edukacyjne. No, na Hawajach są wręcz znaki drogowe umieszczone w okolicach nabrzeży, ostrzegające przed możliwością pojawienia się tsunami po silnym trzęsieniu ziemi. Jeśli wystąpiło silne trzęsienie ziemi, uciekaj w górę. Tu mamy przykład jeszcze, jaka jest skala czasowa tego zjawiska. Jeśli trzęsienie ziemi wystąpiłoby w Chile, tak jak to miało miejsce w przypadku tego największego trzęsienia ziemi, no to fala tsunami dochodzi do Hawajów dopiero po 12 godzinach. Czyli to jest naprawdę dużo czasu na ostrzeżenie ludności. To samo w przypadku trzęsienia na Alasce, po 7-8 godzinach fala dociera do tsunami. Także to jest ta szansa, że w momencie, kiedy będzie monitorowany również nie tylko Pacyfik, ale i Ocean Indyjski, takie systemy ostrzegania mogą dać skutki w postaci ostrzeżenia ludzi i ewakuacji. I na koniec pytanie, czy można uniknąć katastrofalnych skutków trzęsień ziemi i tsunami? No oczywiście nie można uniknąć całkowicie tych skutków, bo zarówno trzęsienia ziemi były, są i będą, tak samo tsunami były, są i będą. Natomiast można minimalizować te skutki. Można to robić przede wszystkim przez stwierdzenie zagrożenia. Jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, to takie strefy zagrożeń sejsmicznych w skali całego świata już są. To, co jest brak w przypadku trzęsień ziemi, to jest brak krótkoterminowych prognoz. Takich prognoz, które mogłyby dawać prognozę nawet na najbliższe parę minut, godzin. Nawet 5 minut jest ważne, żeby ludzie zdążyli w tym czasie zamknąć gaz, opuścić budynek. Te 5 minut to jest bardzo dużo. Natomiast o ile samo zjawisko trzęsienia ziemi już jest dobrze poznane, nie na tyle jednak, żeby można było trzęsienia ziemi prognozować dla konkretnych zjawisk o konkretnym czasie i miejscu. Są
prognozy długoterminowe, są prognozy oparte na danych statystycznych, mówiące, że w danym obszarze jest takie a takie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego a takiego trzęsienia ziemi w okresie tylu i tylu lat. Ale to jest tylko tyle. Pojedynczych trzęsień ziemi jeszcze się nie udaje prognozować z taką właśnie dokładnością godzin czy minut. W związku z tym to co pozostaje, ponieważ no, ludzie w tych obszarach sejsmicznych mieszkają, to jest budownictwo antysejsmiczne. No i tu odpowiedź jest i tak, i nie. Kraje bogate mogą sobie na to pozwolić i tam skutki trzęsienia ziemi są zawsze mniejsze niż w krajach, gdzie tego budownictwa antysejsmicznego nie ma. Jeśli chodzi o globalny monitoring trzęsień ziemi, to też jest i w zasadzie kilkanaście minut po wystąpieniu silnego trzęsienia ziemi już mamy o nim wiedzę, gdzie wystąpiło, z jaką siłą i co możemy się po nim spodziewać. No niestety w przypadku trzęsień ziemi fale sejsmiczne, szczególnie w obszarze epicentralnym, propagują się w pojedyncze sekundy czy minuty. Natomiast z punktu widzenia tsunami to jest bardzo ważna informacja, że jesteśmy w stanie określić wystąpienie silnych trzęsień ziemi. Jeśli chodzi o monitorowanie zjawiska tsunami, to jest ono i całkiem dobrze działające na obszarze wokół pacyficznym. Natomiast w innych obszarach takich systemów praktycznie nie ma. Ja do tej pory koncentrowałem się na obszarze wokół pacyficznym i z oczywistych powodów Oceanu Indyjskiego, ale takie zjawiska występowały również na Atlantyku, występowały również na obszarze Morza Śródziemnego. W czasach przed naszą erą też wielkie spustoszenie mieliśmy na obszarze Grecji. Także potrzebne są systemy przede wszystkim ostrzegania przed nadciągającym tsunami. Systemy szybkiego reagowania łącznie z ewakuacją ludności. Tu edukacja jest bardzo ważna, ponieważ jest znany przypadek jednego tsunami na Hawajach, to już było w roku 1946, że była prognoza, że za 3 godziny przyjdzie fala tsunami. Była nawet rozpowszechniona wśród ludności. Ludność zdążyła się ewakuować. I rzeczywiście po 3 godzinach przyszła fala tsunami o wysokości 1 metra, no i ludzie wrócili. A za 30 minut przyszła następna o wysokości 4 metrów i mimo wszystko dokonała zniszczenia. Także tutaj są problemy nie tylko w sensie naukowym, w sensie informacyjnym, ale również w sensie edukacji zachowań. No i w tej sytuacji oczywiście to już jest trywiał. Współpraca i koordynacja międzynarodowa jest absolutnie konieczna. I na koniec może taka refleksja. Natura nam poszczęściła, że w Polsce nie mamy ani silnych trzęsień ziemi, ani tsunami. Dziękuję bardzo.